Partnerem tego podcastu jest Psi Buffet. Psi Buffet to nowoczesne spojrzenie na karmę dla psów. Jedzenie przygotowywane jest ze składników najwyższej jakości Human Grade. Psi Buffet gwarantuje, że wasz pies dostaje to, co najlepsze. Wystarczy podać wiek psa i jego wagę, wybrać preferowane smaki spośród sześciu dostępnych, a Psi Buffet zajmie się resztą. Jakie to ma znaczenie w kontekście podcastów kryminalnych? Psy odgrywają nieraz kluczową rolę w rozwiązywaniu spraw kryminalnych. Właśnie psy tropiące. Psy tropiące krew oraz zwłoki mają zdolności, które są nieocenione w śledztwie. Aby nasz czworonożny detektyw mógł działać na pełnych obrotach, musi być zdrowy i dobrze odżywiony. To niezwykle proste, wystarczy podpiąć kartę. Działa to na zasadzie subskrypcji, podobnie jak Spotify czy Netflix. Jedzenie dostarczane jest pod wskazany adres, prosto pod wasze drzwi. Możecie zarządzać subskrypcją samodzielnie, zmieniać daty dostawy czy adres wysyłki. Pełna elastyczność dostosowana do waszych potrzeb. Posiłki, które dostaje wasz pies, są idealnie dopasowane do jego zapotrzebowania kalorycznego. Nie musicie się martwić o nadmiar czy niedobór. Wasz pies będzie dostawał dokładnie tyle, ile potrzebuje. Jedzenie jest dobrze schłodzone, przechowywane jest w specjalnym pojemniku utrzymującym temperaturę. Możecie trzymać porcje na pierwszy tydzień w lodówce, a pozostałe w zamrażarce. Psi Buffet przygotował dla was kod zniżkowy. Jeśli użyjecie kodu Czarna Wdowa, pisane razem, otrzymacie aż 35% zniżki na pierwsze zamówienie i 25% na drugie. Dzień dobry. Ten podcast zacznie się nietypowo, bo od krótkiej sprawy. Chodzi o zabójstwa z 2017 roku na terenie Pensylwanii. Na początku przenosimy się do hrabstwa Bucks w stanie Pensylwania. Zgodnie ze spisem na terenie tego hrabstwa w 2020 roku mieszkało prawie 650 tysięcy mieszkańców. Hrabstwo znajduje się niedaleko Filadelfii, czyli jednego z większych miast w Stanach Zjednoczonych. W lipcu 2017 roku doszło do zniknięcia czterech mężczyzn. Pierwszym mężczyzną, który zaginął był Jimmy Taro Patrick. Zaginął wieczorem 5 lipca 2017 roku. Był to młody mężczyzna, miał 19 lat. Studiował na Uniwersytecie w Maryland, ale ze względu na wakacje w tamtym okresie przebywał w Pensylwanii, w której dorastał. Był widziany po raz ostatni niedaleko małego miasta Newton w Pensylwanii. Następnego dnia jego rodzina zgłosiła zaginięcie. Jimmy nie pojawił się w pracy. To było do niego niepodobne. Był odpowiedzialny. Dwa dni później, 7 lipca, wieczorem, zaginęli dwaj mężczyźni. Był to Mark Stergis, lat 23, oraz Thomas C. Mayo, lat 21. Byli to przyjaciele, którzy pracowali w rodzinnej firmie należącej do ojca jednego z nich. Kolejnego dnia nie pojawili się w pracy, rodzina nie mogła się z nimi skontaktować, ich telefony komórkowe były wyłączone. Więc zgłoszono sprawę na policję. W tamtym czasie krążyła informacja o tym, że inny młody mężczyzna zaginął całkiem niedaleko. O 18.30, pół godziny po tym, jak Mark oraz jego przyjaciel Tomas byli widziani po raz ostatni, zaginął kolejny mężczyzna. Dean Finocchiaro. Po raz ostatni był widziany, jak wsiadał do nieznanego samochodu. O sprawie rozpisywały się lokalne media, a później także i media krajowe. Sprawa ta była znana pod nazwą Czwórka z Pensylwanii. Próbowano zlokalizować telefony komórkowe należące do zaginionych mężczyzn. Zlokalizowano jeden z nich. Był to telefon należący do Dina Finocchiaro. Znajdował się na terenie farmy należącej do małżeństwa, które mieszkało w małym mieście. Sandra i Tony Dinardo mieszkali na farmie ze swoim synem, Cosmo Dinardo. Cosmo miał 20 lat. W ostatnim czasie zachowywał się dziwnie. Często spotykał się ze swoim kuzynem Michaelem Kracem, który również miał 20 lat. Kiedy do domu Sandry i to niego zapukali śledczy, małżeństwo było bardzo zaniepokojone. Rodzice próbowali porozmawiać ze swoim synem, ale mężczyzna za każdym razem mówił, że nie wie, o co chodzi. Zdobyto nakaz przeszukania. Nad farmą latały helikoptery i na miejsce sprowadzono psy tropiące. Pięć dni po tym jak zaginęli trzej mężczyźni, 12 lipca 2017 roku psy tropiące odkryły grób. Był to płytki grób, w którym znaleziono trzy ciała: Dina Finocchiaro, Tomasa Mejo oraz Marka Stergisa. Okazało się, że Cosmo Dinardo przed odkryciem ciał został aresztowany, pod zarzutem napaści z bronią. Śledztwo wykazało, że wcześniej wszedł on w konflikt z prawem, ale nie został nigdy skazany. Jego rodzice byli wpływowymi osobami w okolicy. Ze względu na brak dowodów, Cosmo Dinardo został wypuszczony z więzienia jeszcze 10 lipca, przed odkryciem ciał. 12, parę godzin przed tym, jak odkryto szczątki, Dinardo został ponownie aresztowany i został oskarżony o kradzież i próbę sprzedaży samochodu, który należał do Tomasa Mejo, czyli jednej z ofiar. Cosmo Dinardo przyznał się do winy. W zamian za to miał uzyskać łagodniejszy wyrok. Gdyby nie przyznał się do winy, groziłaby mu kara śmierci. Dinardo utrzymywał, że on i jego kuzyn Kratz byli odpowiedzialni za dwa inne zabójstwa na terenie Filadelfii. Ale nie udało się jeszcze potwierdzić tych informacji. Ci dwaj mężczyźni, Kosmo Dinardo oraz Kratz, utrzymywali, że czterej mężczyźni zostali zabici podczas nieudanej transakcji narkotykowej. Dinardo zajmował się handlem. Ci mężczyźni, kiedy przyjechali na farmę, zostali zastrzeleni. Rzekomo tylko dlatego, że Dinardo przeczuwał, że chcą go oszukać. Następnie ich ciała zostały zakopane w płytkim grobie. Kosmo Dinardo podał więcej szczegółów. Na początku ciało Dina Finokiaro zostało umieszczone w zbiorniku na olej. Dopiero później, aby pozbyć się dowodów, mężczyźni zakopali jego ciało. Dwaj przyjaciele, Mejo oraz Stergis. Zostali zastrzeleni po tym, jak wysiedli z wana. Ale pomimo tego, że Dinardo był pewien, że nie żyją, po postrzale wstali i próbowali uciekać. Ich ciało również zostało umieszczone w metalowym zbiorniku a następnie zostało zakopane. Podczas przesłuchania Cosmo Dinardo powiedział, gdzie umieszczono ciało Jimiego Patryka, czyli pierwszej ofiary zabitej 5 lipca. Zostało ono pochowane również na terenie farmy. W innym grobie. W 2018 roku odbył się proces Cosma Di Mężczyzna przyznał się do czterech zabójstw i został skazany na cztery wyroki dożywocia bez możliwości ubiegania się o zwolnienie warunkowe. Sean Kratz, czyli jego przyjaciel i zarazem kuzyn, również przyznał się do winy, ale odrzucił ugodę. Zaproponowano mu ugodę w postaci 118 lat pozbawienia wolności z możliwością zwolnienia warunkowego po odbyciu 60 lat kary. Ze względu na odrzucenie ugody proces został przesunięty na 2019 rok i pod koniec 2019 roku Sean został skazany za zabójstwo pierwszego i drugiego stopnia oraz umyślne spowodowanie śmierci i wyznaczono surowszą karę, bo dożywocie bez możliwości ubiegania się o zwolnienie warunkowe. Od tej pory obaj mężczyźni przebywają w więzieniu. Czy dzieciństwo może mieć decydujący wpływ na to, czy ktoś stanie się zabójcą? Czy może to otoczenie ukształtowało tę osobę, a może taka się urodziła? Aby odpowiedzieć na to pytanie, należy spojrzeć na to, co działo się pod powierzchnią i co z pozoru nie miało znaczenia, a z perspektywy czasu wydaje się ważnym elementem. W tym podcaście najważniejsze będą dwie osoby: Lia Ward oraz Ages Ahmad. Ich losy okazały się ze sobą nierozerwalnie splecione, a splot wydarzeń doprowadził do tego, co wydarzyło się później. Lia przyszła na świat jako Leah Rogers w grudniu 1976 roku w Ripley w stanie Mississippi i tam dorastała. Obecnie mieszka tam ponad 5 tysięcy mieszkańców, ale w latach 70. mieszkało tam nieco mniej, bo 3 tysiące mieszkańców. To niewielkie miasto znajduje się w północnej części stanu i jest znane jako miejsce narodzin country bluesa. Znajduje się tam kilka szkół, restauracje, parę większych sklepów i park, gdzie spotyka się wielu mieszkańców. Takie typowe, małe amerykańskie miasto. Rodzice Lili należeli do kościoła zielonoświątkowców i wychowywali dzieci w tej wieże. Jej rodzice mieli łącznie trójkę dzieci. A Alia była środkowym dzieckiem, miała młodszą siostrę oraz starszego brata. O jej rodzicach wiadomo niewiele, tylko tyle, że matka, Mary miała wyższe wykształcenie i prawdopodobnie pracowała w urzędzie, a ojciec przed jej narodzinami służył w wojsku, a po przeprowadzce do ripli znalazł pracę jako robotnik w fabryce. Chociaż Państwo Rogers, jak mogło się zdawać, osobom z ich środowiska, tworzyli kochającą rodzinę, pod powierzchnią kryły się różne problemy. Matka Lee pochodziła z dysfunkcyjnej rodziny, w której większość osób zmagała się z uzależnieniem od alkoholu. Jeśli zaś chodzi o ojca, u kilku członków jego rodziny stwierdzono schizofrenię. Nie ma natomiast żadnych informacji o chorobach czy uzależnieniach, które bezpośrednio dotykały rodziców bohaterki tego podcastu. Dzieciństwo Lee było pod wieloma względami zwyczajne. Nie wydarzyło się nic, co mogłoby wywołać traumę czy mogłoby prześladować ją przez resztę życia. Lija nie sprawiała problemów. Bliscy opisywali ją jako radosne, inteligentne dziecko. Ale w ostatnich klasach szkoły podstawowej coś się zmieniło i nikt nie wiedział, z czego ta zmiana wynikała. Lija stała się wulgarna, i nauczyciele niejednokrotnie wzywali jej rodziców do szkoły. Dziewczyna inicjowała kłótnie z nauczycielami. Nagle przestała się uczyć, chodziła na wagary. Ale najbardziej niepokoił wszystkich fakt, że wykazywała zainteresowanie wszystkim, co było związane z seksem, i zachowywała się nieadekwatnie do wieku. Mając 10-11 lat, mówiła koleżankom, że chłopcy z ostatnich klas chcą się z nią umawiać, a w wieku 13 lat zaczęła prowadzić pamiętnik, w którym opisywała swoje fantazje seksualne. Opisy były bardzo szczegółowe i pełne przemocy. Co sprawiło, że Lija się tak zachowywała? I jak można było temu zaradzić? Wraz z upływem czasu jej rodzice mieli jeszcze więcej zmartwień. Ich córka flirtowała z uczniami z liceum, nauczycielami i ogółem dorosłymi mężczyznami. Była przez to wyśmiewana w szkole. Nauczyciele nie wiedzieli, co można zrobić w takiej sytuacji. I jedynym rozwiązaniem było dla nich wysłanie dziewczyny na zajęcia pozalekcyjne. Lija stała się agresywna, wdawała się w bójki, jej rodzeństwo chodziło do tej samej szkoły, bo w okolicy znajdowała się tylko jedna i brat oraz siostra mówili rodzicom, że wstydzą się chodzić do szkoły, bo słyszą różne plotki na temat lii. W tak małym mieście jak Ripley plotki rozchodziły się bardzo szybko i wielu mieszkańców niepokoiło zachowanie lii. Zakazywano dzieciom się z nią bawić. A kiedy rodzina szła do kościoła czy do sklepu, mieszkańcy unikali ich i wytykali ich palcami. Rodzice li nie potrafili zaakceptować jej zachowania. Byli surowymi rodzicami i nie chcieli, aby ktokolwiek mówił źle o ich córce. By zobrazować to, jak byli konserwatywni, nie pozwalali córkom się malować i uważali, że nawet za drobne przewinienia mogą trafić do piekła. Uważali, że Lija zadaje się z niewłaściwymi osobami. Z tego powodu zdecydowali się przenieść z dziećmi do innego stanu, do Tennessee, zamieszkali w Adamsville, mieście mniejszym niż Ripley, niecałe 100 kilometrów od rodzinnej miejscowości Lii. W latach 80. kiedy się tam przeprowadzili, mieszkało tam mniej niż półtora tysiąca mieszkańców. Adamsville jest nazywane największym małym miasteczkiem w Tennessee. Tennessee stan słynący z gościnności i muzyki country. Koszty życia są niższe niż w innych stanach. W ciągu roku organizowane są różnego rodzaju festiwale i imprezy, a mieszkańcy mają poczucie, że żyją bliżej natury. Mieszka tam wielu zielonoświątkowców. Te wszystkie elementy przyciągnęły rodziców Lii. Małżeństwo miało nadzieję, że ich dzieci, w szczególności ich córka, będą mogły dorastać w lepszych warunkach. I przeprowadzka wpłynie pozytywnie na całą rodzinę. Matka Li znalazła pracę jako nauczycielka w szkole. Ona i jej mąż zamieszkali z dziećmi w niewielkim domu, znajdującym się tuż przy lesie. Zapisali dzieci do miejscowej szkoły, i przez jakiś czas wydawało się, że zmiana otoczenia dobrze wpłynęła na Lię. Dziewczyna odnalazła się w nowym środowisku, zaczęła uprawiać sport i znalazła znajomych, ale z czasem zaczęły pojawiać się problemy. Dla jej rodziców wizerunek był bardzo ważny. Przejmowali się tym, jak postrzegają ich sąsiedzi, współpracownicy i właściwie wszyscy z ich otoczenia. Chcieli tworzyć kochającą, idealną rodzinę. Zawsze, gdy chodzili do kościoła, dzieci były ładnie ubrane i zachowywały się tak, jak sobie życzyli. Państwo Rogers byli szanowani, ale ich reputacja mogła zostać nadszarpnięta przez Lije, o której plotki zaczęły szybko roznosić się po całym mieście. Lia czuła potrzebę, aby zaimponować rówieśnikom. Często się popisywała i przekraczała własne granice, aby zyskać aprobatę i zwrócić na siebie uwagę. A im bardziej jej rodzice starali się ją ograniczać, tym bardziej się buntowała. Chciała być jak inni, chciała chodzić na imprezy, pić alkohol, o takich osobach mówiono, że są fajne, wyluzowane. Wkrótce nastolatka wpadła w błędne koło. W szkole zdobywała dobre oceny i starała się, aby nie wzbudzać podejrzeń, a wieczorami, kiedy rodzice spali, wymykała się z domu przez okno i szła z koleżankami na imprezę, upijała się do nieprzytomności, popalała marihuanę, brała inne używki i albo wracała do domu nad ranem, albo jej rodzice, kiedy zauważali, że zniknęła, jechali jej szukać i najczęściej odbierali ją z imprezy. Ten okres w jej życiu był bardzo burzliwy. Jej dawni znajomi będą wspominać, że spośród wszystkich osób chodzących na imprezy, Lia była najbardziej szalona. Była zagubiona, jak wiele osób w jej wieku, ale jej znajomi po zatruciu alkoholowym czy po zażyciu zbyt dużej ilości narkotyków zmieniali swoje zachowanie i stawali się dojrzalsi. Natomiast w przypadku Lii było inaczej. Kilkukrotnie trafiła do szpitala, nie tylko z powodu zatrucia alkoholowego. Ale też dlatego, że zachowywała się agresywnie i jej rodzice obawiali się, że zrobi coś sobie albo swojemu rodzeństwu. Za każdym razem wyglądało to podobnie. Lia spędzała kilka dni lub tygodni w szpitalu, jej stan się poprawiał, rozmawiała z rodzicami, obiecywała poprawę. Po wypisaniu ze szpitala wracała do szkoły, poprawiała oceny, zmieniała się, ale tylko na jakiś czas. Po czym znów wymykała się z domu. I imprezowała do utraty przytomności. W okresie dojrzewania przejawiała jeszcze większe zainteresowanie seksem. Współżyła z wieloma nastolatkami i dorosłymi mężczyznami. Jej zachowanie można było określić jako ryzykowne. Pytanie, czy jej postawa wynikała z tego, że jej rodzice byli surowi i chciała zaznać w ten sposób wolności, czy może chodziło o coś innego. W 1991 roku, w wieku 14 lat, Lia została wykorzystana seksualnie przez dorosłego mężczyznę. Sprawę zgłoszono na policję, ale sprawca nigdy nie odpowiedział za to, co zrobił, a Lia nie mogła liczyć na wsparcie. Wiele osób uważało, że zasłużyła na to i nawet jej rodzice skrycie obwiniali ją o to, co się stało. A to wydarzenie i reakcja otoczenia sprawiły, że Lia stała się jeszcze bardziej zagubiona. Parę miesięcy później, jeszcze w tym samym roku, nastolatka została zatrzymana przez policję. Doszło do wypadku. Lia jechała samochodem, i jak tłumaczyła policjantom, jakiś nastolatek pojechał pod prąd i zderzył się z jej samochodem. Lia dwukrotnie zmieniała wersję wydarzeń. Za pierwszym razem powiedziała, że nie była właścicielką tego samochodu. Przejechała się nim, aby go wypróbować, bo chciała go kupić. Za drugim razem, Będąc na komisariacie, powiedziała, że pożyczyła to auto od babci bez jej wiedzy, bo chciała uciec z domu. Pojawiły się dwa problemy. Lia nie miała skończonych 15 lat, a więc nie mogła mieć też prawa jazdy. Poza tym babcia nie wiedziała, że jej wnuczka zabrała samochód, więc oznaczono samochód jako skradziony. Wyglądało na to, że nastolatka naprawdę chciała uciec z domu. Podczas przeszukiwania znaleziono trzy czeki na łącznie kilkaset dolarów. Jak wykazało dalsze śledztwo, Lia podrobiła podpis matki i udało jej się wcześniej wypłacić inny czek. Powiadomiono jej rodziców i postawiono jej zarzuty. Ale ze względu na młody wiek i skruchę, wyrok był nad wyraz łagodny. Lia musiała zapłacić za odholowanie samochodu należącego do babci oraz musiała pokryć koszty sądowe. Ustaliła z rodzicami, że to oni uregulują należności, a ona odda im pieniądze, kiedy pójdzie do pracy. Po procesie Lija nieco się uspokoiła. Nie chciała znów wpaść w kłopoty i przez jakiś czas jej rodzice sądzili, że ich córka dojrzała i od tej chwili będzie już tylko lepiej. Ale i tym razem się mylili. Parę tygodni później matka po powrocie z pracy zastała córkę z dorosłym partnerem w ich domu. Lia nie spodziewała się, że jej rodzice wcześniej wrócą z pracy i udawała, że jest w szkole. Doszło do kłótni. Sytuacja w domu pogarszała się z dnia na dzień. Z synem i córką nie mieli żadnych problemów, natomiast jeśli chodzi o Lię, nie wiedzieli co robić i nie potrafili sobie dać z nią rady. W lipcu 1991 roku Lia wezwała pracowników opieki społecznej do rodzinnego domu. Twierdziła, że jej rodzice znęcają się nad nią psychicznie i fizycznie. Pracownikom opieki powiedziała, że tuż przed ich przyjazdem wdała się w szarpaninę z ojcem, a wymiana zdań szybko przerodziła się w rękoczyny. Ojciec miał popchnąć ją na ścianę i pobić. Natomiast matka, kiedy próbowała ich rozdzielić, została popchnięta przez Liję. Wszystko wskazywało na to, że to Lija pierwsza zaatakowała rodziców, a oni próbowali się bronić i ją odepchnęli. Stąd ślady na jej ciele. A ponieważ nic nie wskazywało na to, że rodzice w jakikolwiek sposób zaniedbują córkę czy znęcają się nad nią, pracownicy opieki zaproponowali rozwiązanie w postaci terapii rodzinnej. Dla jej rodziców była to ostatnia deska ratunku. Mieli wrażenie, że nie znają własnej córki. Dziewczyna miała 15 lat i była na tyle silna, że mogła ich skrzywdzić. Lię wysłano do szpitala psychiatrycznego, ponieważ stwierdzono, że zagraża sobie i innym. Przez kilka tygodni sama spotykała się z terapeutą, a po opuszczeniu szpitala zaczęła chodzić z rodzicami na terapię rodzinną. Jednak nic to nie dało. Przynajmniej tak twierdzili rodzice. Byli przerażeni, kiedy odkryli, że Lia przestała się zabezpieczać. Podczas kłótni Lia wykrzyczała im w twarz, że chciałaby zajść w ciążę, tylko po to, aby zrobić im na złość. W domu każdego dnia wybuchały awantury. Dochodziło do szarpanin, ktoś uderzał pięścią w ścianę, ktoś trzaskał drzwiami, któregoś razu Lia wpadła w szał. Wybiegła z domu, wsiadła do samochodu należącego do jej starszego brata i odjechała. Przy czym należy wspomnieć, że nadal nie miała prawa jazdy i nie potrafiła kierować pojazdem. Jej rodzice znaleźli ją kilka godzin później w szpitalu. Jak się okazało, straciła panowanie nad kierownicą i uderzyła w jakiś budynek. Zapisano ją do specjalnego programu. Było to coś w rodzaju terapii odwykowej, ale dla nastolatków z problemami. Codziennie spotykała się z terapeutami i poddano ją badaniom psychiatrycznym. Dla jej rodziców diagnoza była zaskakująca. Stwierdzono, że Lia ma przeciętną inteligencję i stwierdzono u niej zaburzenia adaptacyjne. Tego typu zaburzenia mogą pojawić się u ludzi w różnych sytuacjach i pojawiają się w okresie zmian życiowych lub stresujących sytuacji. Takie osoby odczuwają duży stres i nie potrafią dostosować się do zmian. Może być to przeprowadzka, przejście na emeryturę, zmiana pracy, czy pojawienie się na świecie dziecka. Wśród objawów można wymienić bezradność, przygnębienie, napięcie i trudności w wykonywaniu codziennych czynności. To była oficjalna diagnoza postawiona przez lekarzy. Rodzice Lii byli zaskoczeni, dlatego że oprócz objawów charakterystycznych dla tych zaburzeń pojawiły się też inne. Lekarze wytłumaczyli, że Lia mogła w ten sposób reagować na stres wynikający z przeprowadzki oraz zmiany otoczenia. Poszła do nowej szkoły, w której nikogo nie znała, mieszkała z rodzicami w innym stanie, więc była to znacząca zmiana. Ale nadal wydawało się, że to niepełna diagnoza. Przecież Lia zachowywała się tak już wcześniej, kiedy rodzina mieszkała w Mississippi. Co więcej, nastolatka była agresywna. Przejawiała ryzykowne zachowania takie jak przygodny seks bez zabezpieczenia, szybka jazda samochodem bez prawa jazdy czy nadużywanie alkoholu. Mając na uwadze całościowy obraz, bardziej pasowałoby zaburzenie typu borderline, czyli osobowość z pogranicza, lub choroba afektywna dwubiegunowa. Ale lekarze tłumaczyli, że kiedy Lia zacznie brać przepisane leki, jej stan od razu się poprawi i rodzina odczuje różnicę. Lee przepisano leki przeciwdepresyjne, nadal przebywała w ośrodku, ponieważ lekarze obawiali się, że po powrocie do Adamsville jej stan się pogorszy. Chodziła na terapię indywidualną i dodatkowo na grupową, więc poznała wiele osób borykających się z takimi samymi problemami. Spędziła tam około 3 miesiące, po czym przeniosła się na kolejne 3 miesiące do Luizjany. Mieszkała z dala od rodziców w ośrodku prowadzonym przez organizację non-profit. Podstawą w tym ośrodku były dwa elementy, czyli terapia oraz wiara. Pacjenci codziennie uczestniczyli w nabożeństwie, i odbywały się sesje modlitewne. Rodzicom Lii, którzy byli bardzo religijni, ten ośrodek się spodobał. Ich córce nie bardzo, ale z tego co zauważyli pracownicy ośrodka i jej bliscy, starała się. Chodziła na terapię, otworzyła się, starała się być najlepszą wersją samej siebie. Wróciła do Adamsville w połowie 1992 roku, w wieku 16 lat. Tak jak lekarze i terapeuci przewidzieli, powrót do rodzinnego domu źle na nią wpłynął. Lia zdawała się cieszyć z ponownego spotkania z rodzicami, ale jej dobry nastrój nie utrzymywał się długo. Ale tym razem jej wahania nastroju były jeszcze silniejsze. Nie chodziła do szkoły. Przez ten czas uczyła się w domu, aby ograniczyć wpływy i bodźce zewnętrzne, rzadziej wychodziła też z domu. Potrafiła być miła i czarująca, ale jeden drobiazg był w stanie wytrącić ją z równowagi, a wtedy wpadała we wściekłość i nie kontrolowała swoich czynów. Pod wpływem silnych emocji stawała się tak silna, że jej rodzice nie byli w stanie się jej przeciwstawić. Przez kolejny rok rodzice jakoś sobie radzili. Raz bywało lepiej, raz gorzej, ale zdawało się, że ogólny stan Li się poprawił. Kiedy była w dobrym nastroju, wszyscy mogli odetchnąć. Później znów zaczęła chodzić na imprezy i wpadła w błędne koło. Tym razem było inaczej. Oprócz tego, że piła alkohol, nałogowo zażywała leki na receptę, np. oksykodon stosowany w leczeniu bólu, a także brała leki przeciwdepresyjne, co dawało bardzo niebezpieczne połączenie i wpływało na jej stan psychiczny. Pod koniec 1993 roku doszło do dwóch wydarzeń. Podczas jednej z kłótni Lea popchnęła matkę na ścianę i kobieta trafiła do szpitala, ale córka nie poniosła żadnych konsekwencji, bo matka Li, Mary, nie chciała zgłaszać sprawy na policję. Z kolei jej ojciec chcąc chronić siebie, żonę i młodszą córkę, był przeciwnego zdania, ale zdecydowali, że dadzą jej kolejną, tym razem ostatnią szansę. Parę tygodni później Lia wdała się w bójkę z kolegą. Kolega spotykał się z jej przyjaciółką i należał do grupki znajomych ze szkoły. Tamtego dnia on i Lia zażyli leki na receptę, między innymi Valium i lek zawierający oksykodon. Ich nastrój szybko się zmienił. Zaczęli kłócić się o jakąś drobnostkę i Lija w pewnym momencie wyjęła z plecaka nóż. Zaatakowała nim kolegę, ale nie udało jej się go zranić, bo ostrze było tempę, a chłopakowi udało się uciec. Te sytuacje obserwowali uczniowie i nauczyciele. Po tym jak chłopak uciekł, lię obezwładniono i przetransportowano do ośrodka poprawczego, gdzie miała oczekiwać na rozprawę. Miesiąc wcześniej skończyła 17 lat. I ze względu na to, że była niepełnoletnia, potraktowano ją łagodnie. Jej rodzice przekonywali, że jest jedynie nastolatką z problemami i rozwiązaniem w tej sytuacji mogłoby być wysłanie ją do ośrodka, w którym przebywała wcześniej. Lia zgodziła się z rodzicami i chociaż nie okazała skruchy za to, co zrobiła, sąd zdecydował się na najłagodniejszy wyrok z możliwych. Wysłano ją do ośrodka, gdzie miała spędzić najbliższy miesiąc. Sprawiała wrażenie, jakby nie do końca zdawała sobie sprawę z powagi sytuacji. Wydalono ją ze szkoły i nic nie wskazywało na to, że będzie mogła do niej wrócić. Zdarzało jej się wcześniej wpadać w kłopoty, a bójka tylko przylała czare goryczy. Jednak Lia powtarzała rodzicom to, co zawsze że się zmieni, że wróci i zaprzyjaźni się z osobami, które nie będą jej podcinać skrzydeł i wyjdzie na prostą. Zgodnie z zaleceniami sądu wykonano kolejne testy psychologiczne. W raporcie napisano: Tutaj cytat. Pacjentka w przeszłości zachowywała się wyzywająco. Wykazuje dużą dozę impulsywności w swoim zachowaniu. Sprawia wrażenie, jakby nie miała szacunku wobec władz, zasad oraz norm społecznych. Wydaje się, że w tym momencie pacjentka czuje, że powinna mieć możliwość robienia tego, co jej się podoba. Uli stwierdzono zaburzenia histrioniczne oraz zaburzenia osobowości, co do których lekarze nie byli zgodni, bo wykazywała zachowania agresywne oraz miała kilka innych objawów. Między innymi nie miała empatii, jej zachowanie było autodestrukcyjne, była impulsywna, łatwo wpadała w złość, czuła się niedoceniona i nie szanowała norm. W końcu lekarze. Podjęli decyzję co do diagnozy. Stwierdzono u niej zaburzenia zachowania z nieprawidłowym procesem socjalizacji. I w przypadku tego zaburzenia występuje utrwalone oraz agresywne zachowanie. Często występują nieprawidłowe relacje z dziećmi oraz rodzicami. Stwierdzono u niej cechy pojawiające się w przypadku zaburzenia osobowości typu borderline. Według słów lekarzy, Lia miała problemy już wcześniej, a po przeprowadzce. Nasiliły się. Socjalizacja została przeprowadzona w nieodpowiedni sposób, przez co Lia, krótko mówiąc, nie potrafiła funkcjonować w społeczeństwie. Lekarze zasugerowali pobyt w ośrodku odwykowym, ponieważ Lia była w tamtym momencie uzależniona zarówno od alkoholu, jak i substancji psychoaktywnych, dlatego rodzice zdecydowali się wysłać się do tego typu ośrodka. A parę miesięcy później, kiedy trafiła do innego ośrodka, stwierdzono u niej chorobę afektywną dwubiegunową. I o ile wcześniej w przypadku zaburzeń adaptacyjnych pojawiły się jakieś wątpliwości, ponieważ miała też inne objawy, o tyle, kiedy rodzice zaczęli czytać o chorobie afektywnej dwubiegunowej, wszystko nabrało sensu, ponieważ Lia miała większość objawów. Choroba afektywna dwubiegunowa jest nieuleczalna. Stosuje się leki i mogą one poprawić jakość życia osób chorych i mogą znacząco załagodzić objawy, ale obecnie nie ma lekarstwa. Aby rozpoznać tę chorobę, muszą wystąpić co najmniej dwa epizody afektywne. W przypadku chorych najczęściej przeplatają się dwa epizody czyli epizody maniakalne oraz epizody depresyjne. W przypadku maniakalnych objawy to. Niemożność kontrolowania swoich zachowań, gonitwa myśli, halucynacje, urojenia, ale nie występują one za każdym razem, odhamowanie seksualne, pobudzenie psychoruchowe, trudności w koncentracji, zawyżona samoocena, zmniejszona potrzeba snu czy zwiększenie energii. Chorzy często w tym okresie czują się, jakby mieli świat u swoich stóp. Są nie do zatrzymania, są w stanie euforii, która jest w stanie szybko przerodzić się w rozdrażnienie. Często w tym okresie znów powracają do nałogów, decydują się na przygodny seks, na szybką jazdę pojazdami, a u Lee można było zauważyć takie zachowania. Z drugiej strony, epizod depresyjny charakteryzuje się problemami z koncentracją, spadkiem tempa, obniżeniem samooceny, nastroju, więc z jednej skrajności chory jest w stanie przejść niemal od razu w drugą skrajność. Minęło kilka miesięcy. Stan Li stopniowo się poprawiał. Leki pomogły ustabilizować jej nastrój. Terapeuci zauważyli to, co ich poprzednicy. Lia, kiedy była odizolowana od rodziców i znajomych, czuła się o wiele lepiej i nie przejawiała agresywnego zachowania, przynajmniej przez większość czasu. Wypisano ją do domu w 1994 roku, zanim skończyła 18 lat. Przepisano jej leki. Dziewczyna nie wróciła do szkoły, bo tak jak przewidywano, nie przyjęto jej z powrotem, ale wyglądało na to, że to lepsze rozwiązanie, bo była odcięta od rówieśników. Spotykała się czasami z koleżankami z sąsiedztwa. Jej rodzice widzieli, że to zupełnie inne towarzystwo i ich obecność dobrze wpływa na ich córkę. Znali i nastolatki, i ich rodziny. Bo chodzili z nimi do kościoła. Przyjaźnili się z jedną rodziną. Syn tamtego małżeństwa, Larry Ward, był dobrym przyjacielem brata Lee i przyjaźnił się z nim od dzieciństwa. Ich kontakt osłabił się po tym, jak brat Lee wyjechał na studia. Natomiast siostra Larego przyjaźniła się z Liam. Któregoś razu, kiedy Larry przyszedł do domu Lee, aby porozmawiać z siostrą, jego uwagę przykuła Lia. Wcześniej nie zwracał na nią uwagi. Był od niej o kilka lat starszy i kiedy spotykał się z jej bratem. Ona dopiero wkraczała w okres dorastania. A teraz, kiedy ją zobaczył, zrobiła na nim piorunujące wrażenie. Była miła, uśmiechnięta, zabawna, miała długie blond włosy i ładny uśmiech. Zaczęli się spotykać po kryjomu. Nie chcieli, aby ktokolwiek się o tym dowiedział, nie ze względu na ich rodziców. Rodzice Li byliby zachwyceni, że znalazła sobie takiego chłopaka. Ale ze względu na to, że Lary spotykał się już z jakąś dziewczyną. Sprawy skomplikowały się, kiedy okazało się, że Lea jest w ciąży. Wtedy Lary rozstał się ze swoją dziewczyną i zdecydował się oświadczyć lii. Kochał ją. I chociaż wszystko potoczyło się bardzo szybko, może zbyt szybko, chciał postąpić słusznie, tak powiedział rodzinie i znajomym. Rodzice przez całe życie powtarzali mu, że powinien brać odpowiedzialność za swoje czyny, Dlatego, kiedy dowiedział się, że zostanie ojcem, znalazł pracę, zaczął planować ślub i obiecał Lili, że jej nie zostawi. Ich relacja była skomplikowana. Z jednej strony nie wiedział, czy im się uda. Znajomi mówili mu, że nie powinien żenić się z dziewczyną z problemami, a on jej nawet dobrze nie znał, ale chciał się o nią zatroszczyć. Widział, że brakuje jej miłości i to sprawiało, że stał się opiekuńczy. Rodzice Li będą później przedstawiać taką samą historię, natomiast ich córka będzie twierdziła, że niejako zmusili ją do tego, aby wyszła za Larego. Według niej nie mogli znieść myśli, że niedługo urodzi się dziecko i mieszkańcy będą plotkować, że żyje w grzechu. Podobno jeszcze przed ślubem Larę bił swoją przyszłą żonę. Miała z tego powodu trafić do szpitala, przynajmniej tak twierdziła Lia. Ale nie ma żadnych dowodów czy dokumentów, które by to potwierdzały. Rodzina i znajomi wydają się zgodni co do tego, że jedyną osobą, która w tym związku stosowała przemoc, była Lia. Ślub zorganizowano bardzo szybko. Rodzice dziewczyny nalegali, aby Lia i Lary pobrali się i zamieszkali razem, zanim ciąża stanie się widoczna. Dlatego nie zaplanowano wesela. Na ceremonii pojawili się jedynie ich rodzice. Możliwe też, że chcieli, aby Lia wyszła za mąż tak szybko, ze względu na to, że bali się, że Lary odejdzie od ich córki, kiedy będzie w złym stanie psychicznym. A poznał ją w okresie, kiedy dobrze sobie radziła. Więc może rodzice chcieli pozbyć się córki, którą postrzegali jako problem. Nadal mieszkali w tym samym domu w Adamsville, natomiast państwo ward zamieszkali w przyczepie na obrzeżach miasta. W tak małym mieście nie mogli się zbyt długo unikać i wpadali na siebie kilka razy w tygodniu. Rodzice Li nie chcieli podawać swoich imion i nazwisk, co też o czymś świadczy. Po ślubie Li stan gwałtownie się pogorszył. Zaczęła zażywać różne substancje psychoaktywne i, jak się zdawało, jej mężowi ciąża tylko pogarszała jej stan. Była agresywna, stosowała przemoc fizyczną i psychiczną. Lary raz zostawił ją na kilka tygodni samą i wyjechał z miasta. Bał się lii i nie wiedział do czego jest zdolna. Ale w końcu wrócił, bo miał wyrzuty sumienia. W maju 1995 roku na świat przyszedł syn pary: Christopher, a w połowie 96 urodziła się Sali. Lary znalazł lepszą pracę, i para przeniosła się do mieszkania, gdzie panowały lepsze warunki. Lia zajmowała się domem i dziećmi, ale czasami Larry był zmuszony wziąć urlop, aby pomagać jej w opiece nad dziećmi. Zdarzały się okresy, że nie wstawała z łóżka. Nie wiedzieć czemu odrzuciła Krzysztofera, i całą miłość oraz troskę okazywała jedynie sali. Lary nieraz obiecywał sobie, że od niej odejdzie i zabierze dzieci, ale trwał przy niej. Nie chciał, aby dzieci wychowywały się bez matki. I wierzył, że Lija jest w gruncie rzeczy dobrym człowiekiem, a choroba sprawia, że robi okropne rzeczy. Któregoś razu, kiedy jego kuzyn przyjechał w odwiedziny, Lia wdała się w szarpaninę z mężem i zadzwoniła po policję. Lary został aresztowany, ponieważ jego żona twierdziła, że pobił ją. Nie było żadnych dowodów, a Lia zdecydowała się wycofać zeznania, dlatego wypuszczono go na wolność. Lary zaczął pracować jako rybak. Często wyjeżdżał na połowy i zależało mu na tym, aby jak najwięcej zarobić. Wyjazdy były dla niego jak ucieczka przed żoną i problemami. Po jakimś czasie, niemal za każdym razem, kiedy wyjeżdżał z miasta, dzwoniono do niego z nieznanego numeru. Rozmówca mówił, że jego żona sprowadza do ich mieszkania mężczyzn, z którymi sypia, aby mieć pieniądze na zakup narkotyków. Larry wracał do Adamsville. Rozmawiał z sąsiadami, aby potwierdzić, czy ktoś przychodzi do mieszkania, a sąsiedzi widywali różnych mężczyzn. Lary najbardziej obawiał się o dzieci, które były w tamtym czasie w domu. Nie chciał, aby dorastały w takich warunkach. Jednak, kiedy dochodziło do konfrontacji, Lija zaprzeczała, że cokolwiek takiego miało miejsce. Kiedy wrócił na stałe do Adamsville i znalazł pracę na miejscu, zachowanie Lii nieco się zmieniło. Poszła do pracy, bo musiała spłacać długi. Lary chciał się z nią rozwieść, ale zgodził się dać jej kolejną szansę. Musiała spełnić kilka warunków: między innymi znaleźć pracę i spłacić długi. A ponieważ stanęła na nogi i zmieniła się, razem podjęli decyzję, aby przeprowadzić się do, do innego miasta, gdzie mieli zacząć od nowa. W 2000 roku zamieszkali w niewielkim miasteczku. Mieli żyć blisko natury i chcieli przede wszystkim się do siebie zbliżyć. Kiedy choroba Lii była w stanie remisji, Lary odczuwał ulgę. Spędzali ze sobą dużo czasu, jeździli z dziećmi na wycieczki, ale stan Lii mógł się zmienić niespodziewanie z dnia na dzień i wtedy sprawiała wrażenie, jakby była nieobecna. Stawała się inną osobą. Nie brała udziału w życiu rodzinnym, nie rozmawiała z Larym, nie była w stanie zajmować się dziećmi znów zaczęła zażywać narkotyki. I tak jak dziesięć lat wcześniej zaczęła wieczorami uciekać z domu na imprezy, na spotkania ze znajomymi, spółświadka. Czasem znikała na całe dnie i wracała bez zapowiedzi. Larry kochał ją i wiedział, że momentami nie kontroluje swojego zachowania przez chorobę. Ale chciał chronić siebie i dzieci. Kiedy zauważył, że Lija bije dzieci, wyrzucił ją z domu i wniósł pozew o rozwód. Leah wnioskowała o zakaz zbliżania się, ale Lary udowodnił, że to ona szukała kontaktu. Po jakimś czasie wróciła i błagała o ostatnią szansę, ale Lary nie zamierzał się wycofać. Zrobił to ze względu na dzieci. Niedługo później Leah została aresztowana za posiadanie narkotyków. Ktoś wpłacił kaucję i razem z przyjacielem działającym w tej samej branży przeniosła się do Gulfport w stanie Mississippi. Było to większe miasto, gdzie znalazła pracę i miała oczekiwać na rozprawę. Pod koniec 2000 roku skazano ją na ponad dwa lata więzienia. Wysłano ją na Florydę, gdzie miała odsiadywać wyrok. Przepisano jej leki i w tamtym czasie zapisała się na terapię. Robiła wszystko, aby wyjść wcześniej z więzienia. Przez ten czas nie miała kontaktu z dziećmi. Zwolniono ją z więzienia pod koniec 2001 roku i na początku 2002 przeniosła się do Memphis w stanie Tennessee, około dwie godziny drogi z Adamsville, gdzie mieszkał wtedy Larry z dziećmi. Chociaż nie widzieli się od prawie dwóch lat i planowali wziąć rozwód, nadal oficjalnie byli małżeństwem. Lia chciała z nimi odnowić kontakt. W tamtym okresie była trzeźwa musiała regularnie przechodzić testy na obecność alkoholu i środków psychoaktywnych. Gdyby naruszyła zasady zwolnienia warunkowego, wróciłaby do więzienia, a robiła wszystko, aby tak się nie stało. Nie minęło dużo czasu, a znów wpadła w błędne koło, z którego nie potrafiła się wydostać. Zrezygnowała z pracy i zapisała się na studia. Jak mówiła bliskim, chciała uczyć się, aby zostać pielęgniarką. Nie miała jednak pieniędzy na utrzymanie ani na studia i została bez dachu nad głową. Była wtedy w epizodzie maniakalnym. Jeden z jej znajomych, kiedy usłyszał o tym, że nie ma się gdzie podziać, obiecał, że postara się jej pomóc i poprosił swojego dobrego przyjaciela o pomoc. Lia miała mieszkać u niego do czasu, aż nie stanie na nogi. A przyjaciel, chociaż miał wiele obaw i nie chciał się początkowo zgodzić, aby Lia u niego mieszkała, ostatecznie przyjął ją pod swój dach. Tym mężczyzną był Ages Ahmad. Ages przyszedł na świat w 1962 roku w Pakistanie, był więc o 14 lat starszy od Lee. Dorastał w wielodzietnej rodzinie. Nigdy nie planował przeprowadzić się do Stanów Zjednoczonych. W Pakistanie ukończył szkołę średnią i studia. Jego matka przed śmiercią powiedziała mu, że przez lata odkładała pieniądze, bo marzyła, że wyjedzie do Ameryki i tam ułoży sobie życie. Ages obiecał, że tak zrobi i wyjechał do Stanów na początku lat 80. jako młody mężczyzna. Zamieszkał w Memphis w Tennessee, tam studiował i po paru latach został inżynierem. Zebrane oszczędności zainwestował i kupił stację paliw. W źródłach pojawia się też informacja, że oprócz tego inwestował w nieruchomości posiadał jedno lub dwa mieszkania na wynajem i kupował używane samochody, a następnie je sprzedawał. Nie zarabiał dużo, ale nie był też biedny. Pod koniec lat 80. ożenił się z kobietą o imieniu Lori i zamieszkał z nią jej matką oraz synem z poprzedniego małżeństwa. W 1991 roku na świat przyszedł syn. Lori i Ajaza. Oficjalnie miał na imię Jordan Tarik, ale częściej był nazywany po prostu Tarikiem. W domu mieszały się dwie kultury: pakistańska i amerykańska. Ajaz lubił amerykańską kulturę, ale jednocześnie był tradycjonalistą. Był muzułmaninem, a Lori należała do kościoła zielonoświątkowców. Dzieci były wychowywane w obu wiarach. Chociaż nic na to na początku nie wskazywało, to wiara ostatecznie przyczyniła się do rozpadu małżeństwa. Lori nie chciała zostać muzułmanką. Wierzyła w coś innego i nie chciała robić niczego wbrew sobie. A chociaż bardzo kochała swojego męża, nie mogła znieść tego, że naciskał, aby zmieniła wiarę. W 1995 roku para wzięła rozwód. Lori i Ajaz dzielili opiekę nad Tarikiem. Ages zamieszkał w domu, który kupił tuż przed sfinalizowaniem rozwodu. Znajdował się on we wschodniej części Memphis. Ages chciał, aby Lori do niego wróciła. Sugerował to prawie za każdym razem, kiedy się spotykali. Ale Lori spotykała się już z innym mężczyzną, z którym później weźmie ślub. Za namową narzeczonego wniosła o zakaz zbliżania, ale później wycofała wniosek, bo jak mówiła, narzeczony chciał ją jedynie skłócić z byłym mężem. Relacja Lori i Ejzeza była skomplikowana. Nadal były między nimi uczucia, i obydwoje mówili, że to była miłość ich życia, ale różnice, jeśli chodzi o wiarę, okazały się przeszkodą nie do pokonania. Mimo wszystko Lori będzie później w wywiadach wspominać, że popełniła ogromny błąd, decydując się na rozwód, i później zdecydowała się ponownie wyjść za mąż, aby wypełnić tę pustkę, ale nie była w stanie pokochać kolejnego partnera, tak jak Ejaza. Z trzecim mężem doczekała się trzeciego dziecka. Ages był bardzo samotny. Jego przyjaciele wiedzieli, że nadal kochał Lori. I utrzymywał kontakt z jej matką, bo był bardzo z nią zżyty. Wyczekiwał weekendu, bo wtedy widywał się starikiem. Aby nie czuć się tak samotnym, często zapraszał do siebie przyjaciół. A miał wielu znajomych, i jeśli ktoś potrzebował pomocy, nigdy nie odmawiał. Wielu jego znajomych borykało się z uzależnieniem. Aides chciał wszystkim pomóc. Zdarzało się, że zatrudniał osoby potrzebujące pomocy. Więc kiedy jego przyjaciel przyprowadził do jego domu Lije i poprosił o pomoc, nie chciał odmówić. Nie zamierzał mieszkać z nią pod jednym dachem, bo to było wbrew jego religii. Ale, jak wyjaśnił, mogła zamieszkać w jednym z należących do niego domów. Wynajmował ten dom od wielu lat. A akurat tak się złożyło, że niedawno wyprowadzili się z niego wynajmujący i stał pusty. Ages zapewnił, że nie musi za nic płacić. Mogła tam mieszkać aż nie znajdzie stałej pracy i mieszkania. Było mu szkoda lii. Była od niego dużo młodsza. Miała jedynie 26 lat i od wielu lat zmagała się z problemami. Miała też dwójkę dzieci, z którymi chciała utrzymywać kontakt. Niedawno wyszła z więzienia i nikt nie chciał dać jej szansy. Lia mieszkała w domu na wynajem przez kilka tygodni. Kiedy znów spotkała się z Ejzezem, mężczyzna powiedział jej, że wolałby, aby wyprowadziła się z tego domu. Znajdował się w niebezpiecznej okolicy i obawiał się o jej bezpieczeństwo. Chciał, aby zamieszkała w jego domu, a kiedy ona tam zamieszkała, on wyprowadził się do przyjaciela co też dużo mówi o jego charakterze i o tym, jak wiele był w stanie zrobić dla obcej osoby. Tylko, że Aegis nie wiedział, że powinien obawiać się o swoje bezpieczeństwo, a nie tej drobnej kobiety, która budziła w nim opiekuńcze uczucia. Lia przez lata opanowała sztukę manipulacji i o ile jej rodzice byli w stanie rozpoznać, kiedy kłamie, podobnie Lary, tak, Aegis był dla niej obcą osobą. I nie chciał oceniać jej tylko dlatego, że miała problem z uzależnieniem. Ages był osobą bardzo hojną, wspaniałomyślną, o wielkim sercu i postanowił dać jej pieniądze na edukację. Zapłacił za studia. Zaczęła studiować w październiku 2002 roku, aby zostać asystentką pielęgniarki. W międzyczasie pracowała w szpitalu i za zarobione pieniądze była w stanie się utrzymać. Zdobywała dobre oceny ku radości Ajaza. Mężczyzna chciał też w ten sposób odwdzięczyć się za to, co zrobiła dla niego jego matka. Jego matka zbierała przez całe życie pieniądze po to, aby wyjechał do Ameryki. A on zdobył się na podobny gest, aby odpłacić dobrem za dobro. Wybrał tylko nieodpowiednią osobę. Lia pracowała jako asystentka pielęgniarki, w skrócie CNA. Aby zostać asystentką, nie musiała ukończyć studiów medycznych, tylko krótszy kurs. Takie osoby pomagają pacjentom. Zajmują się mniej wymagającymi zadaniami. Między innymi mierzą ciśnienie, temperaturę. Jeśli są na oddziale, na którym pacjenci wymagają pomocy i opieki, to często myją tych pacjentów, pomagają im w codziennym funkcjonowaniu. Z pozoru wyglądało to tak, jakby lija wyszła na prostą. Ale w rzeczywistości. Było tak jak wcześniej. Po tym, jak zamieszkała w mieszkaniu Ages'a, odkryła jak wiele rzeczy i chciała je sprzedać, aby zarobić pieniądze na zakup narkotyków. Często wyglądało to w ten sposób, że przed zajęciami na studiach szła do lombardu czy do innego miejsca, gdzie sprzedawała rzeczy osobiste Agesa. Zaczęła od niewielkich rzeczy, licząc, że Ages niczego nie zauważy. Niektóre z tych rzeczy były drogie, ale to nie było problemem. Większym zmartwieniem było to, że to były pamiątki, niektóre przywiezione z Pakistanu, na przykład ręcznie wykonywane dywany. Ages często bywał w swoim domu, w którym teraz mieszkała Lia. Kobieta zwierzała się ze swoich problemów, często mówiła o dzieciach, o byłym mężu, o swoich marzeniach, o tym, że chce być lepszym człowiekiem, i przez to ona oraz Ages zbliżyli się do siebie. Narodziło się między nimi uczucie. Trudno było nazwać to uczucie miłością. To nie byłoby właściwe określenie. Ages, jak sam mówił, nie był w stanie nikogo pokochać tak jak swojej żony. Natomiast Lia nie planowała się z nikim związać. Nie było między nimi relacji seksualnej, przynajmniej w tamtym czasie. Mówili o tym, że chcieliby być ze sobą, ponieważ chcieli się sobą nawzajem opiekować, troszczyć się o siebie, byli dla siebie przyjaciółmi. Jeden ze znajomych Agesa będzie. Przytaczał później rozmowę z Ajazem. Mężczyzna miał powiedzieć Lii wprost: Może moglibyśmy wziąć ślub, ja będę ci pomagał, będę się tobą opiekował, a z czasem może się do siebie zbliżymy. Ludzie uczą się kochać drugiego człowieka. Lia przystała na tę propozycję, dawała mu jednoznaczne sygnały, więc zaczęli planować ślub, i Ages niedługo później postanowił przedstawić swojej byłej teściowej, czyli matce Lori, Lije. To było dla niego bardzo ważne. Jego własna matka nie żyła, a nawet po rozwodzie, Ajust traktował swoją teściową jak matkę. Nic się w tej kwestii nie zmieniło, więc chciał, aby jego teściowa zaakceptowała Lije. Zresztą często się widywał nie tylko z teściową, ale też z Lori. Mieli razem syna i Lia musiała go zaakceptować. Jeśli nie miałaby dobrej relacji z synem, Ages nie zdecydowałby się na ślub. Syn był dla niego najważniejszy. A Leah zaprzyjaźniła się z Tarikiem. Chłopiec przyjeżdżał w każdy weekend do ojca. Lia odzyskała kontakt ze swoimi dziećmi, czyli z Christopherem i Sally. I dzieci również przyjeżdżały do niej na weekend. Więc wszyscy razem, czyli ona i dzieci oraz Ages i jego syn, spędzali razem czas. Dzieci bardzo się polubiły, podobnie jak dorośli z dziećmi. Wszystko szło w dobrym kierunku. Ejże zamartwiła tylko jedna rzecz. Jego była teściowa nie zaakceptowała Lee. Powiedziała, że ma w sobie coś niepokojącego. Nie potrafiła tego określić, ale w chwili, kiedy uścisnęła jej dłoń, poczuła coś dziwnego. Miała złe przeczucia co do tej kobiety. Ejże starał się sobie racjonalnie wytłumaczyć, że pewnie jego teściowa ma obiekcje, ponieważ nie jest w stanie zaakceptować nowej partnerki. I mimo wszystko zdecydował się na ślub. On i Lia pobrali się w październiku 2002 roku. Była to skromna ceremonia, nie było wesela, a na ślubie był obecny tylko świadek. Należy zaznaczyć, że w świetle prawa ten ślub był nieważny. Ages wziął rozwód, więc mógł wziąć ślub. Natomiast Lia oficjalnie nadal była w małżeństwie z Larym. Nigdy nie wzięła z nim rozwodu. Natomiast mówiła Agesowi, że już dawno jest po rozwodzie. Ages się nad tym nie zastanawiał. Nawet kiedy Christopher i Sally, gdy usłyszeli, że Ages mówi o Li jako o żonie, zapytali, dlaczego nazywasz naszą mamę swoją żoną, skoro nasza mama nadal jest żoną naszego taty. Po ślubie przyjaciel Agesa miał okazję poznać Lię. Po spotkaniu, kiedy on i Ages byli sam na sam, powiedział mu, coś jest z nią nie tak. Widzę to w jej oczach. Była to kolejna osoba, która miała dziwne przeczucia co do Lii. Ale Aegis puścił to mimo uszu i stwierdził, że wszyscy oceniają ją z góry ze względu na nauk. Cieszył się, kiedy Lia zaczęła interesować się jego religią, czasami nosiła hijab, przestała palić oraz pić, ale tylko w miejscach publicznych. Kiedy Aegis nie patrzył, nadal paliła, zażywała narkotyki i piła. Więc jedyne, co się zmieniło, to to, że potrafiła się lepiej ukrywać. W końcu doszło do spotkania. Lori i jej mąż spotkali się z Liją oraz Ajazem. Lori, tak jak jej matka oraz przyjaciel, nie polubiła Lii. Jak sama będzie wspominać, Lia przypominała przebiegłego węża. Po spotkaniu powiedziała do swojego męża Ta kobieta to zło. Kiedy zaczęła o tym rozmawiać z matką, odkryła, że mają podobne przeczucia. Ale chciałaby jej były mąż był szczęśliwy. Sama ułożyła sobie życie. Nie chciała wpływać na jego małżeństwo. Chciała się mylić. W listopadzie, miesiąc po ślubie, Iz pojechał z Liją i dziećmi do Adamsville, gdzie spotkali się z rodziną Li. Na spotkaniu był też obecny jej. Były obecny mąż Lary, i wszyscy mieli okazję się poznać. Lary unikał li. Nie widział, że Iz jest jej mężem i o niczym nie wspominał. Więc i tym razem intryga nie wyszła na jaw. Larry miał okazję rozmawiać z Ajazem, podobnie jak rodzice Li. Wszyscy mieli wrażenie, że Ajaz jest sympatycznym, miłym i czarującym mężczyzną. I zastanawiali się nawet, czy powinni mu powiedzieć, że powinien się trzymać od Li z daleka. Wyglądał, jakby wierzył w każde jej słowo. Było im go szkoda. Pod koniec 2002 roku. Ages zaczął odkrywać, że Lia nie jest tym, za kogo się podawała. Odkrył, że z jego domu zniknęły wartościowe rzeczy. Parę tygodni później zauważył, że Lia wybrała z jego konta tysiące dolarów i od tej pory przyglądał się jej. Rozmawiał z przyjacielem i wyraził swoje obawy, ale, jak powiedział, nie chciał się z nią rozwodzić, bo to by oznaczało, że po raz drugi zawiódł jako mąż. Na początku 2002 roku, kiedy przyjaciele spotkali się z Lią oraz Ajazem, byli świadkami pewnego zdarzenia. Widzieli, jak Lia bije swojego męża, ale nie zareagowali. Wynika to też z kultury. Gdyby role były odwrócone i gdyby to Ajaz uderzył swoją żonę, to najprawdopodobniej zareagowaliby natychmiast. Ajaz po spotkaniu z przyjaciółmi starał się znaleźć wytłumaczenie dla zachowania Li. I wtedy usłyszał od swoich przyjaciół, że powinien uciekać. Że Lia nie jest odpowiednią kobietą i że go zniszczy. Lia, kiedy spotkała się z przyjaciółką, zaczęła narzekać na swojego męża i powiedziała wtedy, cytat: On doprowadza mnie do szału. Mogłabym go zabić. Dogadywała się z Tarikiem, czyli synem Ejzaza, ale wszystko było na pokaz. Chciała zyskać jego sympatię, ponieważ wiedziała, że dla Ejzaza relacja z synem jest najważniejsza. A tak naprawdę nienawidziła też syna. Nienawidziła wszystkich i coraz częściej wpadała w złość, a kiedy wpadała w szał, nie potrafiła kontrolować swoich zachowań. W kwietniu 2003 roku, kiedy przyjaciele próbowali skontaktować się z to Tolia odebrała telefon i powiedziała, że Ajaz wyjechał do Pakistanu bez telefonu, a następnie się rozłączyła. Później za każdym razem, kiedy dzwonili przyjaciele, odrzucała połączenia. Kolejną osobą, która zmartwiła się brakiem kontaktu z Ajazem, była jego była żona. Mężczyzna prawie codziennie dzwonił do swojego syna. Rozmawiali przez telefon o codziennych sprawach. Ajaz chciał wiedzieć, co u syna, jak mu minął dzień, więc kiedy kontakt się nagle urwał, Lori zaczęła się martwić. Wiedziała, że dla Ajaza syn był najważniejszy. Co do tego nie było żadnych wątpliwości. Więc to, że nie kontaktował się z synem, musiało oznaczać, że coś się stało. Nie odbierał telefonu, więc postanowiła pójść z Tarikiem do domu Ajaza. Otworzyła mu lia. A kiedy Lori zapytała, gdzie jest Ajaz, Lia powiedziała to samo co przyjacielowi, czyli że Ages wyjechał do Pakistanu, nie wziął ze sobą komórki i nie wie kiedy wróci. Lori wiedziała, że nawet gdyby wydarzyło się coś niespodziewanego, gdyby sprawa była pilna. To z całą pewnością Ages wcześniej by się z nią skontaktował i przedstawiłby jej jak wygląda sytuacja. Poszła więc do meczetu, aby zapytać, czy ktoś ze wspólnoty coś wie. Powiedziano jej wtedy, że Ages nie pojawił się w meczecie od dwóch tygodni. To tylko potwierdziło jej obawy. Gdyby faktycznie Ages wyjechał, to nie chodziłby do meczetu, ale wiedziała, że prawdopodobnie ktoś by coś wiedział, wiedziałby co się stało. Dlaczego wyjechał do Pakistanu i tym podobne. Więc poszła na policję, aby zgłosić zaginięcie, przeczuwając, że Lia ma coś wspólnego z zaginięciem jej byłego męża, ale powiedziano jej, że tylko członkowie rodziny mogą zgłosić zaginięcie, a ona już nie była członkiem rodziny. Wraz z upływem czasu zaczęły pojawiać się niepokojące informacje. Lori dowiedziała się, że sąsiadka mieszkająca naprzeciwko Eidzeza widziała, jak Lia sprzedaje meble. Wystawiła je przed domem, kto się kupił, Przyjechała ciężarówka, zabrano je, a kiedy sąsiadka zapytała, co się dzieje, Lia odpowiedziała, że jej mąż wyjechał. Niedługo później Lia pojawiła się w Lombardzie prowadzonym przez przyjaciela Ejzaza. Mężczyzna zezna później podczas procesu, że Lia pojawiła się w Lombardzie cała spocona była nadpobudliwa, dygotała, była chaotyczna i momentami nie mógł zrozumieć, co ma na myśli. Zrozumiał tyle, że Ajaz wyjechał do Pakistanu i nie zostawił swojej żonie żadnych pieniędzy, więc postanowiła sprzedać niektóre rzeczy, aby mieć pieniądze na utrzymanie. Sprzedała samochód, który należał do Ajaza za 300 dolarów. Planowała zapłacić za naprawę samochodu. Dogadała się z przyjacielem, że następnego dnia przyjedzie do jej domu, to znaczy do domu Ajaza, i naprawi jej samochód. Zgodnie z obietnicą mężczyzna przyjechał Wraz z mechanikiem. Udało im się naprawić samochód. Lija zaprosiła ich do środka i poprosiła, i poprosiła ich o przeniesienie ciężkich kartonów. Wtedy ci dwaj mężczyźni, czyli przyjaciel Ajaza oraz mechanik, poczuli dziwny zapach. Nie wiedzieli skąd się wydobywa. Wszystko wskazywało na to, że z kuchni. Zwrócili na to uwagę i, kiedy zapytali o to Lię, ona odpowiedziała, że to zepsute jedzenie w lodówce. Nie miała czasu, aby posprzątać, bo była na studiach i planuje to zrobić po ich wyjściu. Lia chciała sprzedać pozostałe samochody należące do Ejjaza, ale mężczyźni się nie zgodzili. Jego przyjaciel powiedział, że powinna poczekać, aż wróci, bo o ile był w stanie kupić jeden samochód, czułby się źle, wiedząc, że robią coś bez wiedzy Ejaza. Pod koniec kwietnia Lia ponownie pojawiła się w Lombardzie. Tym razem miała ze sobą pierścionek, który należał do Ajaza. Był charakterystyczny i jego przyjaciel nie miał co do tego wątpliwości. Wiedział, że coś musiało się stać. Alez zawsze nosił ten pierścionek. W dokumentach Lia napisała, że pierścionek należy do niej i przyjaciel zapłacił jej 40 dolarów. Pod koniec kwietnia, dokładnie 28 kwietnia, pod domem Ajaza, ponownie pojawiła się ciężarówka. Przewieziono pudła i kartony do magazynu, który wynajęła Lia. Za wynajem zapłaciła z góry. Lori i jej matka Ernestine chciały coś zrobić. Zadzwoniły po raz kolejny do Lii. Chciały się dowiedzieć, kiedy Ages wróci i czy w ogóle wróci. Powiedziały, że Tarik chce z nim rozmawiać. I wtedy Lia powiedziała coś, co jeszcze bardziej zaniepokoiło Lori oraz jej matkę. Powiedziała, że Ages jest w Memphis, gdzie mieszkali, i nie chce się z nikim kontaktować. Było to do niego niepodobne. Jeśli przebywał w Memphis, to musiał mieszkać w którymś ze swoich domów, a kobiety sprawdziły wszystkie. Poza tym nie kontaktował się z synem. To było do niego niepodobne. 1 maja Ernestine, była teściowa Agesa, postanowiła pójść do jego domu i dowiedzieć się czegoś więcej. Liczyła na konfrontację. Tamtego dnia w domu nikogo nie było. Ernestine poszła z Tarikiem. Chłopiec miał 12 lat, więc. Zdawał sobie sprawę z tego, co się dzieje, i również martwił się o ojca. Przez okno zajrzeli do środka. Widać było, że większość mebli zniknęła. Większość pomieszczeń była pusta. Przez zamknięte okna i zamknięte drzwi było czuć bardzo nieprzyjemny zapach i to łagodne określenie. Ten zapach był nie do zniesienia. W końcu Ernestine i Tarik zdali sobie sprawę, że ten zapach nie wydobywa się z domu, a z szopy znajdującej się za domem. Edges od jakiegoś czasu hodował kury. I tam je trzymał. I chociaż z kurnika mógł się wydobywać charakterystyczny zapach, Ernestine i Tarik wiedzieli, że to nie jest to. To był zapach rozkładającego się ciała. Skrycie liczyli, że to nie był zapach ludzkiego ciała. A kur, których Lija zapomniała nakarmić. Ernestin i Tarik dostali się do kurnika. W środku znajdowało się ciało. I chociaż było ono w znacznym stopniu rozkładu, byli w stanie rozpoznać Ejżeza. Jego ciało leżało na ziemi. Widać było, że ktoś próbował je przykryć skrzynkami na jajka. Początkowo Ernestin i Tarik tego nie zauważyli, ale kiedy odsunęli skrzynki na bok, zdali sobie sprawę, że ciało pozbawiono głowy. Ernestin powiadomiła służby. Niedługo później na miejscu pojawiła się policja. Zabezpieczono ciało, kurnik oraz dom Ajessa. Zebrano dowody. Śledztwo wykazało, że ciało znajdowało się w kurniku od kilku dni, ale Ajess nie żył od co najmniej dwóch, trzech tygodni. Do zabójstwa doszło prawdopodobnie w domu, ale śledczy nie byli co do tego pewni, ponieważ w tym czasie sprawca Pozbył się większości dowodów. To by wyjaśniało, dlaczego lija pozbyła się mebli. W domu Ejza znaleziono kilka maczet. Zostały one prawdopodobnie użyte do odcięcia głowy. Nie było śladów włamania. Napisano w raporcie, że śledczy czuli zapach w domu, w szczególności w sypialni oraz łazience. To mogło wskazywać, że tam przez długi czas znajdowało się ciało Ejza. Badania potwierdziły, że było to ciało Ajaza Amada. Przeprowadzono autopsję. Badania wykazały, że Ajaz nie żył od dwóch do trzech tygodni, tak jak śledczy początkowo założyli. Wokół jednej nogi owinięto kabel, a wokół jednego ramienia owinięto linę. Lina i kabel zostały prawdopodobnie użyte do przeniesienia ciała. Co wskazywało na to, że ofiara nie była w stanie sama przenieść ciało, musiała się wspomagać dodatkowymi przedmiotami. Przyczyną śmierci była rana postrzałowa klatki piersiowej. Kula utknęła nad kręgosłupem w okolicach brzucha. Oprócz tego na ciele znajdowały się rany zadane ostrym przedmiotem prawdopodobnie dużym nożem. Niektóre rany zostały zadane przed śmiercią, inne po. Głowę odcięto. Ostrym przedmiotem, najprawdopodobniej maczetą, ponadto sprawca próbował odciąć nogi oraz ręce. Była jedna podejrzana, Lia Ward. Wszystkie dowody na to wskazywały. To, że mieszkała wcześniej z Ajazem, mówiła wcześniej o tym, że chciałaby go zabić, zbywała członków rodziny oraz przyjaciół, mówiła, że jej mąż przebywa w Pakistanie, później próbowała pozbyć się jego przedmiotów osobistych oraz mebli znajdujących się w domu. A kiedy zdała sobie sprawę z tego, że odkryto ciało, zniknęła. Pojawiła się na komisariacie cztery dni po odkryciu ciała, 5 maja. Złożyła wtedy zeznania. Przyznała się do wszystkiego i opowiedziała ze szczegółami, jak wyglądało zabójstwo. Nie była pewna co do tego, kiedy zabiła Ejżeza. Do zabójstwa doszło w pierwszym tygodniu kwietnia, ponad trzy tygodnie przed odkryciem ciała. Lia pamiętała, że dzień przed zabójstwem zabrała Ajazowi torbę. Miał w niej wszystkie dokumenty oraz pieniądze. Ta torba była ukryta w domu na wszelki wypadek, gdyby coś się stało. Lia o tym wiedziała i zaczęła grozić Ajazowi. Zabrała mu torbę, mówiąc, że zostanie deportowany. Ajaz się zezłościł, zaczęli się kłócić, mężczyzna domagał się zwrotu torby, a Lia nie wiedzieć czemu, nie chciała się z nim dogadać ukryła torbę i wyszła z domu około wieczorem. Wróciła po kilku godzinach następnego dnia. Ages przez cały ten czas czekał. Kiedy wróciła, zapytał, gdzie ukryła torbę. Powiedziała, że nie wie. Ages, według tego, co powiedziała Lia, miał powiedzieć wtedy, że ją zabije, jeśli jeszcze raz dotknie torby. Lia wpadła w złość, kiedy usłyszała te słowa. Wiedziała, że Ages trzyma w domu broń. Tylko on i ona wiedzieli o jej istnieniu. Trzymał ją w szafie, na górnej półce. Musiała wspiąć się po szufladach, aby jej dosięgnąć. Ukryła broń pod łóżkiem, a następnie poszła spać. Eges spał w salonie. Mężczyzna przyszedł do sypialni, jak mówiła Lija, około 6 lub 7 rano. Zapytał Liję, czy zamierza wstać i pójść na zajęcia, a kiedy nie odpowiedziała, zaczął uderzać pięścią w drzwi. I zapytał ją, gdzie ukryła broń. Z sypialni można było wyjść albo na korytarz, albo przejść do łazienki. Lia ukryła się w łazience. Zgodnie ze słowami li, w którymś momencie Ajais wyszedł na zewnątrz i użył węża ogrodowego, i zaczął wlewać do łazienki wodę. Chciał w ten sposób zmusić Lię, aby wyszła z pomieszczenia. Lia wybiegła z łazienki i sięgnęła pod łóżko, wyjęła broń. W tamtym momencie Ages również wszedł do sypialni, zaczęli się szarpać, a następnie Lia pociągnęła za spust. Broń nie wypaliła. A tutaj słowa Lii. Potem ponownie pociągnęłam za spust. Tym razem broń wypaliła. Dobra. Znowu pociągnęłam za spust. Broń wypaliła. Kula trafiła w serce oraz brzuch. Koniec cytatu. Lia zeznała, że Ages upadł na łóżko, a chwilę później spadł z łóżka i upadł na podłogę. Lia zostawiła go w takim stanie, poszła do salonu, tam zaczęła się modlić, a kiedy wróciła do sypialni, Ajax nie żył. Po wszystkim pozbyła się broni. Zeznała, że nie pamięta, gdzie umieściła broń. Nie do końca zdawała sobie sprawę z tego, co się dzieje, była jak w amoku. Następnie próbowała umieścić ciało Ajaxa w wannie. Chciała, aby wyglądało to tak, jakby odebrał sobie życie, ale nie była w stanie go podnieść. Nie miała wystarczająco dużo siły. Ajaz był wysoki, miał ponad 1,80 m, a ona miała jedynie jakiś metr pięćdziesiąt. W tym stanie zostawiła ciało Ajaza. Leżało ono w sypialni. Po paru dniach zaczęło się rozkładać, zaczął wydobywać się nieprzyjemny zapach. Kiedy zobaczyła owady w jego ciele, postanowiła pozbyć się głowy. Odcięła głowę maczetą i wrzuciła ją do śmietnika. Kiedy śmieciarka przyjechała po śmieci, pozbyła się ich. I śledczy nie mogli zlokalizować głowy. Nie została ona nigdy odnaleziona. Po dwóch tygodniach, kiedy pozbyła się mebli oraz większości rzeczy należących do Age'a, wyniosła jego ciało do kurnika przy pomocy kabla oraz linki. Następnie przykryła je skrzynkami na jajka. Zeznała, że umieściła ciało dwa lub trzy dni przed tym, jak zostało odkryte. Ponieważ lija przyznała się do winy, nie było wątpliwości co do tego, że to ona jest sprawcą. Pojawiły się natomiast wątpliwości co do tego, czy była świadoma popełnionych przez siebie czynów. Skazano ją za zabójstwo pierwszego stopnia, czyli zabójstwo planowane, i została skazana na dożywocie. Potraktowano ją surowo, pomimo choroby. Nie może ubiegać się o zwolnienie warunkowe i obecnie przybywa w więzieniu. Z takich ciekawostek można do niej napisać. Jej adres jest podany na stronie poświęconej. Korespondencji z więźniami. Przed procesem Lary oficjalnie rozwiódł się z Liją, więc nie są już dłużej małżeństwem. To już wszystkie informacje, jakie udało mi się znaleźć na temat tej sprawy. Jeśli chodzi o Tarika, czyli syna Ejzeza, to opiekę nad nim przejęła Lori. Jest to dosyć zagmatwana historia, bo z jednej strony Lia była, a raczej jest osobą chorą i postanowiła wykorzystać kogoś, kto chciał dać jej szansę, kto chciał jej pomóc, otoczyć opieką i wspomóc finansowo. Jestem ciekawa, co sądzicie o tej sprawie, także czekam na komentarze, czekam na dyskusję. Czyli ja ze względu na chorobę powinna zostać potraktowana łagodniej? To są już takie kwestie dyskusyjne. Także na tym kończymy. Dziękuję wszystkim, którzy zostali do końca. Jeśli ktoś ma ochotę, to można zostawić łapkę w górę lub subskrypcję. Dzięki temu ten kanał się rozwija. Będę bardzo wdzięczna. A my słyszymy się przy okazji kolejnego podcastu i do usłyszenia.